Witam, witam. Czas na drugi dzień turnieju. Szturm pięciogwiazdkowy, wszystkie kolory. W obronie wrzuciłem Barclaya na drugie przełamanie. Zaczyna teraz z niewrażliwością na statusy, więc może coś tam zmieni jeszcze w walkach. W ataku póki co spoko. Natomiast w obronie było A przy resecie z wynikiem 2-1. Teraz jest dokładnie B. Liczę na to, że obrona się dźwignie. Powinna. Ale zobaczymy, może przestrzeliłem tą obronę, a może po prostu ktoś ma 6 klocków na start. No ciężko powiedzieć, to jest szturm. Zobaczmy, kto pierwszy. Okej. Okay. Prawie kopia. Teraz tak, skoro jest Aramis. Miki mi się może tu nie przydać. Weźmy cało. Do ewentualnej dezaktywacji Milady. Mogłoby się przydać coś do zjadania pomocników. Ale może Zuge... Aha, nie wyciszę Lix Ju. To co innego mogę zabrać? Kulerwo przynajmniej mocniej uderzy. Ale takim składem mogę strzelić sobie w stopę, jeśli Milady się odpali. No nic, trzeba spróbować. Nie mam czyszczenia w razie czego, więc tu Ludwik musi się bardzo szybko odpalić. Okej, ale nie mam teraz też blokerów, czyli wszystko bazuje na tym, że będę miał żółty albo fioletowy na start. Trochę słabo. Może Hator tu jest niepotrzebna. Ale okej, spróbujmy. Trzeba było wziąć Mikiego. Mam jeden żółty z jednym niebieskim. Mogę zrobić tam kaskadę. Fioletu nie mam. No muszę pójść po dwa niebieskie w ten sposób. Ale Aramis się odpali. No dobra, trudno. Okej. Teraz tak. Tak. I tak. To były dobre obrażenia. Teraz tak. Czerwone potencjalnie mogłyby mi załadować Hator. No mam ten proponowany ruch. No niewiele mam opcji. Bo tu będę musiał szukać kolejnego niebieskiego. Zastanawiam się, czy te czerwone już by mi starczyły. Hator dała klocek, ale czy to wystarczy? Niebieskich sobie jednych nie popsuję. Fiolet jeden nadal będę miał. Nie, fiolet się ciut rozjedzie. Ha, kurde, to jest trudne. Wejdzie fiolet na kufu? Nie, kurde. Dobra, zaryzykujmy, żeby załadować Hator. Okej, mam niebieskie z gitara. I mam tu znowu niebieskie na pusto. No Ludwika nie musiałem odpalać, Kulerwo też. Niebieskie zrobiły robotę. I walka numer 2. Okej, mruczek. I Kulerwo, i Alfrika. Nic do dezaktywacji właściwie. Więc mogę tu zabrać Mikiego. Jeśli dostanie strzał z Furiackiego, to przynajmniej się oprze w jakimś stopniu. Teraz tylko się zastanawiam, Lixiu czy Kulerwo. Ale okej, niech zostanie Kulerwo.
Dobra, i tu mam fiolety. Tylko teraz pytanie, czy dam radę je odpalić tak, żeby mruczka nie odpalać? Możliwe. Zróbmy tu pierwszy. Tak czy siak pójdą trzy w mruczka. Czerwony na górę. No dobra. Chyba ten będzie dobry. Git. No dobra, i w tym momencie wiecie, co się dzieje. Mruczek uderzy Ludwika, co nie jest dla mnie zbytnim problemem, bo niebieskie będą mi się ładowały, z tym, że potrzebuję dwóch rund, żeby się rozkręcić. Zróbmy tak. I teraz czerwone mogę zrobić albo przez kufu, albo bez kufu. Zróbmy w ten sposób. Ok, to nie było mądre. O, to było bardzo niemądre. No to jest po Ludwiku. Ale nadal jest ok. Teraz tak. W teorii Alfrikę mogłabym nie uderzyć. Narzuciłbym na nich furiacki. Ale zrobię to w ten sposób. Ok, pięknie weszło. Kulerwo się odbije, więc zrobię tak, żeby zablokować im jeszcze Henka. A właściwie mogę go zablokować niebieskimi, nie muszę go bić kulerwo. Dobra, wybijmy, kogo mogę wybić. Ok. No i tu już jest praktycznie po walce. Porobione. I walka numer 3. Okej, wodociąg. No tu muszę chyba zrezygnować z kulerwo. W teorii mógłbym zrezygnować z Hator. Wodociąg jest pasywnym tankiem, a kto jest na flankach? Alfrike i Khufu. Dobra, zagram tylko trzema kolorami. Wezmę królika. Do końca nie czuję, żeby tu Hator była mi potrzebna. I zrobię to tak. Możliwe, że ten żółty by się tu przydał. No, zdecydowanie, ale na szczęście mam fiolety. Pierwszy. I teraz, czy uda się uniknąć kaskady w Alfrikę? Drugi. Udało się. No. Niebieskich nie ma, czerwonych nie ma. Na szczęście przez wodociąga mogę teraz trochę pograć. Niech on sobie robi tych pomocników, aż ja załaduję niebieskich. Ok. No musiało ją odpalić. Dobra, teraz tak. Matka będzie wskrzeszać. Ale to jest matka z leczeniem w czasie. A ja jeszcze nikogo nie wybiję. Dobra, tak czy siak będę miał zaraz niebieskie. Więc zróbmy tak. Tu zablokujmy leczenie. Ok, matka wyciszona, więc idealnie. Mogę wyciszyć drugą stronę, bo ta Ariel nie ma oporu. I teraz mogę na aferę trochę złożyć klocki. Niebieskie i tak się załadują, więc nie do końca chciałbym marnować klocki. Zróbmy tak. Nie chciała zginąć. Ten będzie przeciągał teraz. Porobione.
Myślę, że na przymierzu teraz będzie warto zapolować na Lahu, żeby mieć też księżycową postać w innym kolorze. Walka numer 4. Okej, cel. I Aradia. Potencjalnie nikt, kto ma opór, więc mógłbym zostawić ten skład. Tu będzie problemem oczywiście przebicie się przez tych pomocników. A myślę, czy... Cholera. Boję się Aradii. Czy Hator? Wziąłbym tu mimo wszystko chyba Kullervo. Nie biorę nic na niszczenie pomocników, którzy mają miliard życia. Ale spróbujmy. Dobra. Mam i żółte, i czerwone. Kurde, trzeba było wziąć Lixiu, przecież ta małpa zaczyna z kontrą. Dobra, teraz pytanie, co bardziej chcę, żółte czy czerwone? Zróbmy tak. Okej. Cel mogę zablokować. I pójść tu po niebieskie. Uderzy mnie co najwyżej ametyst, a może nawet nie. Dobra, teraz tak. Trzeba wymusić Aradię. Więc ją wymuśmy. Obniży mi życie, ale to oni będą się palić. I myślę, że to będzie ich boleć. Załadujmy Ludwika i Hator. Życie wraca do normalnego stanu. I żółte, żeby spróbować wybić Mjolnir. Git. Teraz tak. A niebieskie i tak mi się załadują. 33%. Dobra. A w ten sposób. Porobione. I ostatnia walka. Okej, Ludwik. Tu wypadałoby zabrać Cao Cao. Gdzie jesteś? Z dezaktywacją i nie Kullervo. Tylko może właśnie Lixiu. Spróbujmy. Fiolety albo niebieskie na start. Chociaż żółtymi też mogę pop... O, panie, to jest plansza. Czerwony diament, niebieski diament na dwa sposoby. Ale ja tego nie chcę tak robić. Wiecie, że ja lubię grać minimalnie. Ale tu nie mogę ryzykować odpalenia Ludwika u przeciwnika. Bez odpalenia swojego. Potencjalnie, jeśli zrobię czerwony ruch, ten w dół, to złożą mi się jedne niebieskie i będę miał drugie niebieskie. Ale mogę spróbować od razu dezaktywować Ludwika i puścić niebieskie w penolite. Git. I teraz ja oczywiście przejmuję prowokację ich Ludwika. Chciałbym, żeby odpalił tutaj. Dobra, tym go nie zabiję. Git. I mogę sobie wyciszyć tą stronę. I załadować Ludwika. Hator dostaje manę i Cao Cao. Git. To nawet nie muszę ładować Ludwika, bo Cao Cao będzie gotowy. Porobione. Ok. Drugi dzień poszedł też dobrze. Obecnie miejsce 112. Strata wzrosła? Nie. 300.
40 punktów mniej więcej. No dobra, trochę tracę do tej pierwszej lokaty, no ale oczywiście to przez brak przełamań w moich postaciach. Natomiast póki co jestem zadowolony. Fajnie, jeśli ta obrona się jeszcze dźwignie. Potrzeba wygrać jeden atak. Także dajcie znać, jak wam idzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.